oni mają safety house, do którego jednego pomieszczenia możesz się schować i to pomieszczenie jest w stanie często wytrzymać uderzenie bomby nuklearnej. Jeżeli dzisiaj jeszcze ktoś mówi, że będziemy mieli 300-tysięczną armię, to opowiada tylko jedno i wyłącznie słowo, mi się ciśnie na usta, bzdury. Ty miałeś okazję doświadczyć fali w wojsku? Oczywiście, że tak. Jak to wyglądało? Myśleć w ten sposób, że okej, dzisiaj mam pokój, chodzę do pracy, moje dzieci chodzą do szkoły, ale tu za jakiś czas będzie wojna. No ja dzisiaj na pana generała Petelickiego patrzę trochę inaczej. Patrzę tak, jak on się bardzo musiał męczyć w tej całej matni, która otaczała go w jednym, w drugim ministerstwie, gdzie była jednostka GROM. Kontaktują się z tobą różnego rodzaju służby specjalne i osoby władcze, powiedzmy, w jakichś sektorach tego państwa i pytają o zdanie? Zalecam prześledzić wydarzenia z 2007 roku i rozwiązanie WSI. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Przez 14 lat służył w elitarnej jednostce GROM. Sporą część czasu spędził na misjach zagranicznych w Zatoce Perskiej, Iraku i Afganistanie. Nawal, bo o nim mowa, posiada najważniejsze odznaczenia wojskowe za czyny bojowe poza granicami kraju. A w formie ciekawostki warto wspomnieć, że jest pierwowzorem postaci gromowca w grze komputerowej Medal of Honor. Ostatnio na rynek wydawniczy wypuścił kolejną książkę pod tytułem Afganistan na kołach. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć jeszcze o swoich czterech kółkach. Jak wiecie, na przestrzeni lat dokonałem wielu modyfikacji w swoim maluchu. Dodatkowo ostatnimi czasy firma Medivon, będąca partnerem programu, wyposażyła auto w pewne praktyczne rozwiązanie, a jest nim umieszczenie wewnątrz pojazdu maty podgrzewającej i zarazem masującej, która sprawia, że nawet podróż wysłużonym maluchem może być wyjątkowa. Mata masująca jest prosta w instalacji, wymaga jedynie podpięcia do gniazdka zapalniczki, więc można w każdej chwili przenieść ją do innego pojazdu. Odpowiednia częstotliwość drgań sprawia, że w czasie podróży możemy się zrelaksować, poprawić swoje samopoczucie i kondycję mięśni. Jak przekonuje producent, mata angażuje wszystkie części ciała. Jest ona czymś bardzo ciekawym nie tylko i wyłącznie dla kierowców, ale także dla tych, którzy przez wiele godzin pracują przed komputerem. Można podpiąć ją do ładowarki sieciowej i sprawić, że w domowym zaciszu poczujecie się jak w salonie masażu. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że korzystając z moich reflinków wspieracie kanał. Do zobaczenia i oczywiście oglądamy. Myśląc sobie dzisiaj o spotkaniu z tobą sobie, przypominałem, co ja w stanie byłem sam zrobić w tym maluchu, a więc wymiana, nie chcę powiedzieć chyba, czy tu są klocki hamulcowe, ale tu są takie szczęki. Takie szczęki, które się samemu wymieniało. Sam wymieniłem, a nawet odnowiłem i pospawałem rurę wydechową. No bo jesteś spawaczem z wykształcenia, tak, a prawda? Więc ona była przeze mnie wypiaskowana, pamiętam, w Rafako, odnowiona nierdzewką i zrobiona. To było to. W moim maluch był dużo bardziej komfortowo twojego, bo... No nie możesz tak mówić. Miałem go, chciałem powiedzieć, dostałem od szwagra, lot kupiłem od szwagra za dobre pieniądze i miał fotele kubełkowe, a więc... A miał coś takiego? Tak patrzę, czy mnie do tej zera nie podłączyłeś. Tak, tutaj, tak. Proszę Państwa, jest masaż w tym samochodzie. A więc miał fotele kubełkowe, które były dosyć wygodne. Co jeszcze z tym maluchem? No praktycznie wszystko się przy nim robi. Możesz sobie regulować, jeśli byś chciał, w sposób dowolny dla siebie. Jeszcze nacisnę, żeby tutaj się katapultować, więc Tak. Nie wiem, czy ci to przeszkadza, czy nie, natomiast może wyłączyć, dobrze. Wyłączyć wystarczająco, trzęsie sam maluch. Chciałem ci po prostu pokazać, że maluch działa i funkcjonuje też nie gorzej niż twój pojazd, ale przejdźmy sobie już do tych wątków stricte związanych z twoją codzienną działalnością. Mamy czasy nieciekawe, ale z drugiej strony takie, w których masz okazję się wykazać i swoim doświadczeniem publicznie podzielić. Wiesz, już ci się od razu wtrącę, bo o wojnie to bym chciał mówić z perspektywy historycznej, a nie musieć jej analizować. Na bieżąco komentować. Nie? Więc oczywiście. Ja tutaj nie mam żadnego uśmiechu w podtle, że nagle jestem bardziej rozpoznawalny, czy bardziej sprzedają się moje książki, bo jest wojna, nie? Nie i jeszcze raz nie. Która, powiedz mi, dzielnica w Warszawie ma takie największe walory obronne? Ja myślę, że te dzielnice, które były budowane w okresie międzywojennym albo zaraz po wojnie. Bo
ich budowniczowie przeżyli wojnę i ich architekci i konstruktorzy patrzyli nie tylko po to, żeby był ten budynek dosyć fajny i dobrze się mieszkało, ale też pod względem takim strategicznym. Więc myślę, że stary Żoliborz czy Praga tutaj, myślę, że pewnie parę budynków też ma dużo większą wytrzymałość niż te nowe, które są wybudowane za czasów Gierka, więc wielkie płyty, których nikt nie trzyma. No, ciekawym budynkiem jest tutaj Prudential warszawski, który przetrwał II wojnę światową. I to przetrwał z prostego powodu, bo miał stalową konstrukcję, a więc tam... Możemy tam podjechać i wiesz, w tę stronę się kierować, bo to w sumie jest okolica, więc nie ma problemu. Zaraz nabiorę kurs i tam się będę kierował. A powiedz mi proszę jeszcze do tych takich kwestii związanych z Twoją percepcją na rzeczywistość po powrocie z wojny. Wiesz, co będą przeżywali cywile, którzy też z Ukrainy musieli się wydostać, widząc to piekło wojny? Jaki to będzie miało wpływ na ich codzienność w kolejnych latach, być może mieszkając w Polsce? Jesteś w stanie w jakiś sposób się wypowiedzieć? Bo ty byłeś przeszkolony, selektywnie wybrany do konkretnych zadań, więc odbiór był inny, ale wiele osób odpadało, bo takich predyspozycji nie miało w różnych jednostkach, w których miałeś okazję być. To jest tak, patrząc na to, co oni przeżywają tam i na moje doświadczenie, to ja miałem, jakby to użyć, nie użyć słowa, luksus bycia podczas wojny w bazie. To jest taki luksus, że w pewnym momencie po swojej operacji, po swoich działaniach możesz przyjść w miejsce, które jest w miarę bezpieczne. Jest, są schrony, możesz się normalnie poruszać, masz stołówki, wszystkie inne rzeczy. Do momentu, w którym przeciwnik nie ostrzela tej bazy za pomocą moździerzy i rakiet. Ja taki największy ostrzał, się nie będę mylić, to przeżyłem w bazie, nie pamiętam jak ona miała nazwę, w polskiej strefie okupacyjnej, w polskiej strefie odpowiedzialności w Iraku, chyba 36 tam wtedy moździerzy spadło. W Afganistanie pamiętam, że spadło kiedyś 12 i to tak dosyć szybko, a więc to była krótka czasoprzestrzeń, w której miałeś naprawdę spiętą skórę na pośladkach bardzo, bardzo mocno i dreszcz był. Ale patrzę na te bombardowania, na tą walkę, która jest na Ukrainie, na wspomnienia powstańców warszawskich i moje te doświadczenia, gdzie myśmy byli atakowani, są wręcz żadne w porównaniu z ludźmi, którzy, kurczę, wiesz, mieszkają w piwnicy i tłucze im się jeden dzień, dwa, drugi i miesiąc wojna nad głową. I co ciekawe, w przestrzeni publicznej też podzieliłeś się swoją obserwacją, którą Polacy sobie mogą wziąć do serca, że najwięcej cywilnych obywateli Ukrainy ginie w ruinach własnych domów. Dokładnie, to jest to, co nas otacza dookoła. Nam się wydaje, że przestrzeń ta zewnętrzna jest najbardziej groźna. No, jak popatrzymy na jaką broń stosują Rosjanie, a więc ma to sens, żeby się schować, a z drugiej strony najwięcej ofiar cywilnych jest pod gruzami. A więc jeżeli popatrzymy nawet na teatr, który został zbombardowany w Mariupolu, jak się nie mylę, 300 osób pod gruzami, no to gdyby te 300 osób nie zgromadziło się, czy tam 600 osób nawet się zgromadziło, się, 300, właśnie, gdyby się nie zgromadzili w tym jednym miejscu, który sobie przeciwnik czy wróg wybiera, wiedząc, że tam jest schron, zdając sobie sprawę, jakie jest budownictwo u nas, możemy narzekać na standard rosyjski czy ukraiński jest dużo gorszy budownictwa, więc waląc tam potężną bombę jest pewny swojego założenia. Pamiętam Twój wywiad z początków wojny w TOG FM, gdzie w jednej z audycji miałeś okazję opowiedzieć o tym, w jaki sposób Polacy powinni się zabezpieczyć na ewentualny konflikt. Zwracałeś uwagę na garaże podziemne, które są zlokalizowane na nowszych osiedlach. To jest chyba takie optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę nowoczesne budownictwo, żeby właśnie na poziomie -1, -2 potencjalnie przeczekać, chociaż wojna w tej chwili to bardzo odległa perspektywa. Tak mi się wydaje, przynajmniej na tej polskiej ziemi. Zadałeś mi dwa pytania, na które odpowiedzieć najpierw. Perspektywa wojny czy perspektywa chowania się? Perspektywa jedna z drugim się, myślę, że łączy. No dobrze, to się łączy, ale o niej nie pamiętamy. Przede wszystkim patrząc na miejsce, w które chcesz się schować, to musisz mieć taką podstawową wiedzę, czy z tego miejsca możesz wyjść dwoma różnymi wyjściami, albo na przykład mieć nawet cztery równe. Bo taki budynek, który zostanie ostrzelony, jeżeli się zawali i jesteś w piwnicy, która miała jedno wyjście i to wyjście zostało zasypane i jeszcze nikt nie wie, że ty się tam schowałeś, a
Nie jest to jedyny budynek, który w okolicy został zbombardowany, tylko jest ich kilka albo kilkanaście. To nawet jak przeżyjesz, to kto i kiedy cię tam odkopie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że powinniśmy być, ja to będę kontentem w tym momencie, że coś, co jest uniwersalne, nie do końca się spełnia. A więc jeżeli coś jest gdzieś dedykowane, a więc są na przykład Amerykanie, mają takie safety house'y, które sobie u siebie stawiają z tego powodu, że budowanie w Stanach domu, no to jest zrobienie tylko jakichś tam fundamentów i w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, tekturowa konstrukcja i później przychodzą huragany czy jakieś inne klęski żywiołowe, to oni mają safety house, do którego jednego pomieszczenia możesz się schować i to pomieszczenie jest w stanie często wytrzymać uderzenie bomby nuklearnej. Nie? A więc jeżeli byśmy coś takiego mieli, byli przyzwyczajeni, że budując swój dom, budując blok, w okolicy mamy safety house'y, które mają zaopatrzenie w wodę, w prowianty, w filtry powietrza, no bo zawalenie się budynku to jest mnóstwo kurzu i możesz po prostu udusić, bo nie ma powietrza, to wtedy tak. A tak, chowając się po piwnicach, może to być nasza po prostu trumna. Ja dzisiaj nie mam poza safety house'em takiej definicji, że schowaj się tam albo schowaj się tam. Ja patrzę na swoje podziemne garaże, które są naprawdę potężne mury i bezpieczne miejsca, które na bank nie zostaną rozwalone. Tylko jak się ten budynek zwali, to ja nie wyjdę stamtąd. Mhm. W porządku, to teraz przejdźmy sobie do tego drugiego pytania związanego z zagrożeniem potencjalnym na terytorium Polski. Ty prowadzisz zajęcia z bezpieczeństwa narodowego, masz okazję z różnymi młodymi ludźmi wymieniać poglądy na temat tego, co dzieje się na świecie i uczyć ich swojej wrażliwości na otaczającą rzeczywistość. Zrobiłeś takie zadanie, zadałeś pytanie swojej grupie studentów, kiedy mogą spodziewać się konfliktu. To było chyba w 2020 roku. Niektórzy mówili 5 lat, inni 10, 15. Ty powiedziałeś w ciągu roku, nie pomyliłeś się znacząco? Ja się powiedziałem, że w ciągu 2 lat. W ciągu 2 lat. No właśnie. I jesteś w stanie teraz na bazie tego, co się dzieje, wyestymować potencjalne zagrożenie, bo przecież to nie jest tak, że Rosja się kończy wraz ze śmiercią Putina. Potencjalnie kolejne zagrożenia się mogą pojawić, a historia uczy nas czujności. Historia niczego nas nie uczy. Niestety nie uczymy się na historii, nie wiem jakim my jesteśmy narodem, społeczeństwem, ale jak szybko wypieramy to wszystko, co się wydarzyło podczas II wojny światowej i okupacji, jaką mieliśmy radziecką do 1991 roku. Bo narody, które się uczą, to jest Szwajcaria, która miała ostatnią bitwę na terenie swoim w 1848 roku podczas Wiosny Ludów i od tamtej pory to państwo jest najbardziej zmilitaryzowanym państwem Europy. Nie? I dlatego na przykład dzisiaj mamy skok franka szwajcarskiego znowu do góry i dzisiaj rano na Polsat News oglądałem wiadomości pewnego ekonomisty, który to tłumaczył, dlaczego frank szwajcarski jest tak silny. Bo to jest państwo zmilitaryzowane, jest bardzo silne i bezpieczne i dlatego jeżeli jest zawirowanie światowe, europejskie, to wszyscy uciekają tam, gdzie jest bezpiecznie. Szwajcaria jest bezpieczna. Czy u nas jest bezpiecznie? Może pokazać to, jak wygląda status złotówki. Nie? A więc ekonomia przechodzi ci na wojnę, a więc masz słabą walutę, to chyba twój kraj nie jest zbytnio ceniony w bezpieczeństwie, a to określają nie analitycy, nie określają tego ludzie, którzy się mądrzą z każdej jednej branży łącznie ze mną, tylko ocenia to rynek. Proste? Oczywiście. I tego już nie oceniasz, bo patrzysz, kurczę, na kursy walut i w tym momencie już widzisz, który kraj jest bezpieczny, który nie. A więc mówiąc o nas w Polsce, o naszym położeniu, ja lubię to powiedzenie położenie geopolityczne, bo my jesteśmy potężną równiną środkowoeuropejską. Przez nasze tereny, przez Polskę, przetaczały się hordy Mongołów, Germanów, bolszewików, nazistów, w jedną i w drugą stronę przez wszystkie lata, jakie znamy historii, prawda? Przetaczali się w jedną i w drugą. My, jako naród, byliśmy mało ekspansywni. Wiadomo, że połączenie Rzeczpospolitej obojga narodów z Litwinami, że część Ukrainy była dużą częścią Rzeczpospolitej, ale nie prowadziliśmy takiej mocnej ekspansji.
mamy w historii nasze wyjście pod Moskwę, ale to są epizody pod względem takiego tysiącletniej historii. A ile razy w tym czasie, w tej tysiącletniej historii przetaczały się obce wojska przez nas? Od Napoleona Francuzi tu kurczę byli, Szwedzi tu byli, Rosjanie, wojska zaciężne, nie wiem, Duńczycy, no po kolei jak popatrzysz, Austriacy, a więc wiele wojsk, które się po prostu przetaczały przez prostą, płaską, żyzną ziemię, jaką mamy w Polsce. I gdzie jest historia, gdzie jest nasze doświadczenie, że my, mając doświadczenia II wojny światowej, dzisiaj jedziemy przez aleje Waszyngtona i nie zobaczysz tutaj, żeby tu była kładka podziemna, czy przejście podziemne, które by mogło spowodować, że z jednej strony dzielnicy na drugą możesz przejść bezpiecznie. No tak, tak. Aleje Jerozolimskie, jeżeli sobie przeczytasz historię, czy ciąg wydarzeń w Powstaniu Warszawskim, to były przekopane z jednej i z drugiej strony i to było śmiercionośne miejsce, strzeliwane non-stop przez Niemców, bo była to ulica, która dzieliła jedną część miasta na drugą. A my dzisiaj budując, nikt nie buduje niczego, a przynajmniej nie wiem na ten temat, żeby powstawały jakieś nowe budynki, jakieś nowe, nie wiem, centra, które by poza użytkową swoją formą były od razu miejscem przeznaczenia jako schron, jako bunkier, albo w ogóle jako miejsce, nie wiem, militarne, jako fortecę. Może się troszeczkę znieczuliliśmy na tę rzeczywistość, z racji tego, że zbyt długo nie było konfliktów w naszej okolicy, no powiedzmy Bałkany. Myśmy się znieczulili, Szwajcarzy się nie znieczulili. No właśnie, dzisiaj. No właśnie, to jest słuszna uwaga, ale no nie da się ukryć, że patrząc na historię Polski co 30-40 lat, dzieje się coś w niedalekiej okolicy, co wymaga znowu refleksji nad obronnością. I co ciekawe, ty mówisz o tym, że mamy historię w zasadzie defensywną, że głównie się broniliśmy, a nie atakowaliśmy, a kupujemy czołgi. Prawda? No jest to troszeczkę dziwne. No to już możesz sobie zadać pytanie, kim są nasi politycy i jaką mają wiedzę, że... A czołgi są bronią ofensywną, trzeba dodać. Ja nie mówię, że czołgi są złe. Ja nie mówię, że czołgi są złe. Trzeba też mieć czołgi, tylko że ja na tych wojnach byłem sporo czasu i strasznie mnie to drażniło. Byłem żołnierzem jednostki specjalnej, a więc myśmy ten sprzęt dedykowany dla żołnierzy mieli pod względem wyposażenia polskiej armii kosmiczne. Nie? Tylko że patrzysz, ile kosztuje sprzęt wojskowy, ile kosztuje rosomak, ile kosztuje jakiś wóz bojowy i patrzysz później na żołnierzy, którzy obsługują ten sprzęt i pytasz się, dlaczego wy nie macie latarek na karabinku, a w ogóle dlaczego wasz karabinek nie ma montażu, żeby mieć latarkę, dlaczego nie macie celowników już kolimatorowych, ochraniaczy na kolana, porządnych gogli, rękawiczek i tego wszystkiego. Może o parę czołgów mniej, a doposażyć żołnierzy, no bo jeżeli dzisiaj jeszcze ktoś mówi, że będziemy mieli 300-tysięczną armię, to opowiada tylko jedno i wyłącznie słowo, mi się ciśnie na usta, bzdury. To są dokładnie tak jak dzisiaj Rosjanie mają mobilizację, mają też 300-tysięczną armię mobilizacyjną i jaka jest wartość tych żołnierzy, tych młodych czy nawet starszych mężczyzn, którzy nie chcą tego robić i na siłę będą wcielani. No niewielka. Zastanówmy się nad takim analogicznym przykładem z życia wziętym. Jeśli ktoś jest wcielony z rezerwy i przechodzi 3-tygodniowy kurs, to czy jest profesjonalistą? Czy poszlibyśmy do dentysty, który przez 3 tygodnie jest... Czy poszedłbyś do mechanika samochodowego z twoim wspaniałym, złotym maluchem, żeby po 3-tygodniowym kursie go naprawił? To wyobraź sobie, że żołnierz nie tylko walczy, ale potrzebujesz mieć tam fachowców, którzy naprawiają sprzęt wojskowy. A więc w wojsku takim, w jakim jeszcze ja byłem, w służbie zasadniczej poradzieckim, czy to, co jest w armii rosyjskiej, jest takie powiedzenie, że sztuka jest sztuka. A więc niezależnie od twojego wyszkolenia, wykształcenia, przydzielają cię do pewnej rzeczy. Tu mogę ci już od razu powiedzieć taką anegdotę i pozdrawiam tu Wieśka, mojego serdecznego kolegę z 56. Kompanii Specjalnej ze Szczecina. I wyjeżdżając i tutaj na misję ONZ-u do Libanu, mamy zielone, do Libanu, został tam skierowany i pan, który się zajmuje etatyzacją, a więc przyznaje etaty, popatrzył na niego
żołnierz 56. Kompanii Specjalnej ze Szczecina, wchodzi w tabelkę dowódca obsługi sprzętu specjalnego. Zgadza się? Zgadza się. Wiesiek na stan dostał samochód ciężarowy sprzętem budowlanym przeznaczeniu specjalnego. Ma sens? No ma sens, no przecież specjal i tu specjalny sprzęt, to sobie poradzą. I tak mniej więcej takie armie wyglądają. Jeżeli nie masz profesjonalistów w tej armii, którzy stanowią tą otoczkę, to wrzucenie do tego 300-tysięcznej armii nie stanowi żadnej siły. Jest to typowe mięso armatnie. Armie, które zwyciężają, są to armie profesjonalistów, mocnych profesjonalistów, do których możesz i potrzebujesz rezerwistów, ale nie opierasz na tym żadnej strategii, żadnego nowoczesnego myślenia. I z każdym jednym zawodem, jeżeli chcesz mieć fachowca, to musisz mu poświęcić czas, sprzęt, mieć strategię jego wykorzystania. I wrzucanie 300 tysięcy ludzi, to pytam się, a jakie etaty mają, a co będą potrafić, a w ogóle kto będzie chciał. Dlatego też jesteś przeciwnikiem obowiązkowej służby wojskowej dla wszystkich, bo jesteś zdania, że nie wszyscy nadają się do tej służby. Tak, ja chcę, żebyśmy walczyli i zwyciężali, a nie żeby ktoś tam był na siłę i nie było z niego nic i trzeba się nim zająć i zaopiekować. A przede wszystkim nie uważam, że każdy ma do tego obowiązek i chęć. Trzeba mieć przede wszystkim chęć, no sorry. Ja będę cały czas powtarzał to, szukajcie sobie pracowników, którzy lubią wykonywać tą pracę. Mając w robocie pasjonata, jesteś spokojny o to, jak będzie twoja firma funkcjonowała, jak będziesz pracował. I tak samo jest w wojsku, niech do wojska idą pasjonaci, a jeżeli na siłę kogoś wcielisz, no to będziesz miał samowolki, fale i wszystkie inne rzeczy, które już znamy. Ty miałeś okazję doświadczyć fali w wojsku? Oczywiście, że tak. Jak to wyglądało? To są takie, wiesz, gry i zabawy między młodymi chłopakami, którzy się nudzą. Dzisiaj nie jestem z tego dumny, bo tak jak mnie... falowali, tak potem ty byłeś falowali, tak, falowującą. Nie? Jest to, dzisiaj patrzę, jest to totalna bzdura, ale ta fala jest w naszym społeczeństwie i w każdym jednym. A więc ktoś, kto przychodzi młody i do pracy, to on leci po kawę, nie? Jest fala? Tak. No jest fala, nie? A więc to dostałem w kość, później ja wstawiałem, z czego nie jestem dumny, będę to zawsze powtarzać, ale to jest. I żeby się tego ustrzec, albo to zminimalizować, albo zrobić z tego żart, to tak jak tutaj, trzeba o tym rozmawiać, ale trzeba patrzeć, że summa summarum ma to być pracownik, żołnierz, funkcjonariusz, który będzie chciał i będzie lubiał tą robotę, a nie będzie gnębiony. Mhm. No, słuszne podejście i myślę, że tutaj się praca powinna rozpocząć na najniższym szczeblu jeszcze wczesnoszkolnym. Takie wychowanie w duchu patriotycznym z właściwymi wzorami, które gdzieś w szkole się powinny pojawiać, no myślę, że jest zasadne z punktu widzenia obronności. My w serca, jako Polacy, patrzę na nas na ogół, to my jesteśmy patriotami. My jednak tą naszą historię mamy mocno w krwi. Patrzę na młode pokolenie, z którym się spotykam, na 15, nawet 10-latków, czy z którymi mam gdzieś do czynienia, czy już z taką starszą młodzieżą. I my to mamy przepracowane. Chory jest dla mnie system, bo ilość maili i takiego backgroundu, nie wiem jak to nazwać, zwrotnych informacji od młodych ludzi, którzy przeczytali moje książki, którzy chcą się dostać do wojska, idą tam i mówią: Nawal, jesteśmy tutaj, ale już tutaj być nie chcemy. Nie, oczywiście nie wszyscy, bo to wszystko zależy od ludzi, od jednostki, ale z czystym sumieniem nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj komuś: kurczę, idź do wojska, bo tam jest fajnie, bo dostaniesz nowoczesny sprzęt, bo będziesz miał szkolenie na najwyższym poziomie. Z czystym sercem tego nie mogę powiedzieć. Raczej w 90%, jeżeli tam pójdziesz, to zetkniesz się niestety z czymś, z czym jeszcze ja miałem do czynienia w latach 90. Może będziesz spał nawet pod tym samym kocem? Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Ja się śmieję, bo kiedyś do jednej jednostki zostałem zaproszony, jakieś tam szkolenie miałem i poszliśmy na stołówkę. To był, nie mylę, 2017 rok, więc dosyć niedawno. I wszedłem na tą stołówkę
będąc po wszystkich wojnach, po wszystkich bazach wojskowych amerykańskich, nie wiem, niemieckich, francuskich, włoskich, i na tej stołówce była tylko jedna zmiana od czasów, kiedy zakończyłem służbę wojskową zasadniczą w 1995 roku. Tą jedną zmianą na ścianie był duży telewizor i na tym telewizorze w linku czy w pasku leciała informacja, ile gram ma masło i ile ma kalorii, ile gram ma wędlina, ile ma kalorii, że jest pomidor i tak dalej. Ale taca, niezbędnik, forma podania, kubki i dieta była dokładnie taka sama jak w 95. Nie była to amerykańska stołówka, gdzie żołnierz przychodzi i je tyle, ile ma ochotę, a więc sobie nakłada, tylko jest pani, która mu wydaje porcję, bitkę, masło, kawałek wędliny i pomidor, nie? Oczywiście, że jedzenie się nie zmienia i smakowało mi tak samo dobrze po ciężkim dniu, jak smakowało mi w 93, 4 i 5 roku, tylko że patrzę, że w co wyście zainwestowali? W telewizor na ścianie, który pokazuje ilość kalorii jedzonej wędliny? To jest priorytet, żeby żołnierz, który przyszedł, popatrzył sobie, kurczę, na tyle. Czy wolałby, nie wiem, już nie jeść, pić z plastikowego kubka, chociaż to akurat nie ma żadnego znaczenia, tylko z porcelanki, jak kadrunia. Z porcelanki myślę, że mają okazję pić generałowie, którzy trochę się w tych strukturach wojskowych zasiedzieli. Nie chcę używać żadnych konkretnych nazwisk, bo pewnie też wiedza historyczna i teoretyczna tych osób jest na tyle interesującym poziomie, że w przyszłości może zagoszczą na Twoim miejscu, ale dzisiejsze wojsko chyba potrzebuje w swoich strukturach więcej praktyków. Osób, które były na froncie za sprawą różnych perturbacji zagranicznych, mam tutaj na myśli misje, i mogą coś powiedzieć, jak w praktyce się to wszystko sprawuje, a nie z podręczników wyedukowani w gabinetach siedzący całą karierę i potem podchodzący na sowitą emeryturę. No nie, generałowie wojska nie zmienią przede wszystkim. I ja patrzę tak, że nie stopień czyni człowieka. Ja powiem Ci, kto zmieni, jeżeli by się miało zmienić w wojsku coś, to muszą to być politycy. Ale to muszą być nowi politycy, nie którzy są obecni, albo ci, którzy są i byli ministrami obrony narodowej wcześniej. Patrząc na cały sztab polityków, którzy zajmują się obronnością naszego kraju, to w większości, jak sobie wygooglasz tych panów ministrów, to byli historycy. W ogóle większość naszych polityków w Polsce to są z wykształcenia historykami. Nie wiem dlaczego akurat tak się dzieje. Tylko że do zostania ministrem obrony narodowej, śledząc wszystkich po kolei tak z 10 lat, nadaje się każdy. Każdy, dosłownie każdy jeden, który przychodząc do, czy nawet patrząc na politykę przed wyborami, masz listę i tam są przetargi, kto kim zostanie, to masz nagle, w cudzysłowie mówiąc, gościa, który zastanawiają się, czy ma zostać ministrem kultury, czy ma zostać ministrem spraw wewnętrznych, czy ma zostać ministrem obrony narodowej. I takie są, wiesz, gdzie go, kurczę, wsadzić. I nagle zostaje ministrem obrony narodowej. I co? Super? Stołek jest stołkiem. Stołek jest stołkiem. A więc nie mamy w Polsce polityków dla mnie, którzy mają stricte doświadczenie obronnościowe, wojskowe, militarne, którzy mogliby wejść do Ministerstwa Obrony Narodowej z czystym takim bagażem doświadczeń wojska, zarządzania i tego wszystkiego, co się dzieje. No bo naprawdę zostanie ministrem obrony narodowej to jest wielka sprawa dla mnie. To jest naprawdę ktoś, kto nie tylko patrzy, jakie żołnierze mają, jakim czołgiem jeździć, tylko zaczyna mieć też strategię. A to jest podstawa, żeby móc dzisiaj walczyć, to jest strategia. Strategia polega na tym, że 24 godziny na dobę, 365 dni w roku jesteś w stanie prowadzić działania połączone. Nasza strategia wyglądała tak, że rzucając znowu taki kamyczek, że jak byłem przed wojną w Iraku na wodach Zatoki Perskiej,
to praktycznie byliśmy odcięci od decyzyjności od piątku, od godziny 13, bo tu cały sztab armii już siedział w pociągu, żeby jechać do swoich domów, do poniedziałku rano, bo nikt nie był w stanie podjąć decyzji, czy my jako polscy żołnierze mamy możliwość, czy mamy prawo brać udział w jakiejś operacji, czy nie. I taką strategię, czy takie działanie mają Amerykanie, którzy będąc na różnych wojnach, mają swoje siły połączone, gotowe do użycia 24 godziny na dobę. No ale tak chyba też działał GROM i inne jednostki specjalne. Dokładnie, to było to, co pan generał Petelicki zrobił, a więc nasza gotowość taka bojowa tutaj w Warszawie była półtora godzinna i mogłem się piwa napić co drugi tydzień, bo przez cały tydzień byłem w gotowości półtora godzinnej. Jak to wyglądało w praktyce? W praktyce było takie, że szedłeś do domu, ale musiałeś sobie znaleźć tak mieszkanie i takiej być dostępności. Kiedyś były jeszcze pagery, że po usłyszeniu sygnału musieliśmy być półtorej godziny w jednostce. I to przestrzegaliśmy. To było sprawdzane, to się trenowało i myśmy w tym działali i funkcjonowali na poważnie, naprawdę, a więc później nasze wyjazdy na wojnę były prawdziwymi, bo tak samo podchodziliśmy tam jak tutaj. Tu działaliśmy na 100%, byliśmy prawdziwi, nikt nie oszukiwał tego. I tak trzeba popatrzeć na wojsko, że wojsko nie może oszukiwać. Ja ci powiem dlaczego, bo to jest to, co się wydarzyło całe szczęście na Ukrainie z ruskim wojskiem, że powiem tak nieładnie o nich. Wojsko jest jedną z instytucji, która najbardziej się oszukuje. Bo jeżeli będziesz miał kaprala i ten kapral dostanie marnej jakości poborowych, ma marny sprzęt, jeżeli ten kapral swojemu porucznikowi by zameldował, że wojsko jest niewyszkolone, bo są maruderami i sprzęt się psuje, to co? Żołnierze poborowi są maruderami i sprzęt się psuje? Czy kapral się nie nadaje? Czy kapral się nadaje? Kapral się nie nadaje. Ma być. Kapral to melduje oczywiście porucznikowi, że jest wszystko ok. Porucznik wie, że nie jest ok, ale nie nadawałby się, jakby zameldował pułkownikowi, że jest nie ok. Więc pułkownik też melduje generałowi, że jest ok. Generał był kiedyś kapralem, wie, że to wszystko jest od dupy rozbić, ale melduje politykom, że jest ok. I tak oszukiwano Putina. Putin, który jest tą głową gdzieś tam, miał cały korpus i ciało przegniłe robakami. I nagle ta Rosja wchodzi w Ukrainę, która ma promil zachodniego sprzętu. Jest wyposażona w informacje z Zachodu porządne, ma strategię, odrobiła zadanie domowe po 2014 roku i jest w stanie wytrwać 72 godziny. Te najważniejsze 72 godziny, które były pierwsze na Ukrainie, bo wtedy jakby Ukraina padła, to dzisiaj już nie ma Ukrainy. Oni wytrzymali. Machina rosyjska jechała tak długo, aż się nie zapiaszczyła całkowicie. Zapiaszczyła się, a dzisiaj się wycofują już bez swojej machiny. I dlatego są te działania, które robi teraz Moskwa, a więc pobór, a więc szukanie alternatywy jakiejś, bo dalej się jeszcze okłamują, dalej jeszcze uważają, że to nie oni wywołali tą wojnę. Dlatego oni są skazani dzisiaj na przegraną. Ukraina i ta wojna będzie tam jeszcze trochę trwała. Nie wiem jak długo, myślę, że niestety długo. Na pewno tyle, ile my będziemy w Europie im pomagali. Ale tak jest i z naszą niestety armią, gdzie u nas się mówi dzisiaj, że 300-tysięczna armia i siedząc przed telewizorem klaszczesz 300 czołgów, 300-tysięczna armia, nowe samoloty, ale nie masz ekspertów w telewizji, czy to jest takie źródło wiedzy, którzy by siedli i mówili o strategii. I dopiero mając strategię, mając swoją geopolitykę, położenie swojego kraju, mając sojusze, zaczynasz patrzeć, co kupować sprzęt i jak szkolić swoje wojsko. Bo przecież my jesteśmy w NATO. To jaką my mamy połączoną strategię z NATO, że my kupujemy 300 czołgów? Czy zostało to przedyskutowane, ustalone z naszymi sojusznikami? Czy zostało to ustalone ze Słowakami, Litwinami, Łotyszami? Żeby się jakoś dopełnić. Żeby się jakoś dopełnić. Ja będę jako wzór dawać tutaj jedną jednostkę chemiczną z Czech, z którą współpracowaliśmy, to była razem z nami w Kuwejcie. Miałeś, kurczę, wysokiej klasy specjalistów, że przychodzili, kurczę, Amerykanie nawet im zastosili sprzętu i umiejętności. Taką Czesi mają jednostkę chemiczną, kurczę. I oni się wpasowują w tą strukturę
natowską pomoc. I tak powinniśmy patrzeć, a więc nasze siły w porównaniu z siłami rosyjskimi są za słabe, a więc powinniśmy być strategicznie wykorzystywani w jakimś zakresie, a nie kupując mnóstwo, kurczę, sprzętu za potężne pieniądze, już nie mówię, że nabijając komuś kasę, bo wojna to jest gospodarka i przemysł. No, w swoich książkach o tych różnych patologiach... Sorry, bo tutaj mi się zaraz ciśnienie podnosi, bo jestem też podatnikiem, płatnikiem tego wszystkiego dzisiaj, prawda? Jasne, jasne. No, rozumiem to w pełni, więc jeszcze... Zresztą ty też płacisz na te czołgi, tylko czy nas na to stać. I wy też. Wszyscy wy też. Nasi widzowie także, więc... No sorry, że ja mówię z emocjami, ale wiem od środka, jak to wygląda i to jest takie pytanie, które zadaję zawsze. Ile czołgów na Ukrainie zestrzeliło drony? Czy słyszeliście, widzieliście filmik, żeby jakiś czołg zestrzelił dron? Nie, nie widzieliście. Ale w drugą stronę to działa. A w drugą stronę to działa, a więc powtórzę to. Tak, czołgi nam są potrzebne, tylko że nie możemy na czołgach opierać tego wszystkiego, bo to pięknie brzmi w przeddniu wyborów i są ładne założenia, tylko że tak wojna dzisiaj nie wygląda, że te czołgi sobie same jadą, bo za nimi jest... przeszkolenie ludzi, za nimi jest cała logistyka, za nimi jest naprawa tego wszystkiego. To jest mnóstwo. No, czołg to jest fabryka dzisiaj. No, to nie jest tak jak w Czterech Pancernych i Psach, że guslik obcina lufę czołgu i jest dobrze. Ja tutaj podreklamuję swoją książkę Afganistan na kołach i to jest tylko samochód Hammer. Tylko samochód Hammer, którego można było dostać jako Golasa, który nie był opancerzony. Więc nie miał też drzwi. Nie, żeby akurat, przypadkiem... A nie, on miał. Ten akurat miał drzwi, ale mogliśmy jeździć tym, czym nam dali Amerykanie, a mogliśmy zrobić z niego kampera, który pozwalał nam przetrwać 4-5 nocy na afgańskiej pustyni. W ciągu nocy do minus 5, w ciągu dnia plus 40. Dużo? Dużo. I dlaczego mówię najpierw o kamperze? Bo zagrożenie, jakie stanowili talibowie... Mogę poprosić? Pewnie, tak. Zagrożenie, jakie stanowili talibowie, było nieporównywalne z tym, jakie zagrożenie stanowił teren, w którym poruszaliśmy się i miny. Teren taki. A więc... Górzysty. Ludność taka, że nie odróżnisz taliba od wieśniaka, że tak powiem brzydko. Zgadza mieszkańca się. Wsi, może tak by było lepiej. Mieszkańca prowincji afgańskiej. Choć do nich tam nigdy te nasze słowa nie dotrą, mówię jeszcze mi. Nie ten poziom cywilizacyjny. A więc tak trzeba zacząć patrzeć na to, co mówią politycy, którzy chcą nas dozbrajać, że poza cyframi to są jeszcze odległe terminy tego wszystkiego. A więc jeżeli żyje się w państwie doraźnym, a my żyjemy w państwie doraźnym, bo zmiana struktur, powołanie jakichś nowych ustaw odnośnie naszej armii, naszego postrzegania, nie było 5 lat temu, nie było 10 lat temu, nie było 3 dni temu, tylko było kilka dni po napaści Rosji na Ukrainę. No to sorry, to chyba po to mamy polityków, po to mamy analityków, którzy nie budzą się z ręką w nocniku i wycierają tą rękę, tylko robią wszystko, żeby tą ręką w nocniku nie wpaść. A my jesteśmy państwem doraźnym, bo epidemie, pandemie na świecie były od zawsze. Jest wiele historycznych opowieści i tych najnowszych, na przykład o Hiszpance, ale my nie byliśmy przygotowani na pandemię, co już nigdy miało jej nie być. Nie jesteśmy przygotowani na wojnę, chociaż wojna się skończyła w 1945 roku, co ma wojny już nigdy nie być. Żyjemy w czasach międzywojniu. Taka jest prawda. Zawsze. Zawsze żyjemy w międzywojniu, więc nasi politycy powinni być przygotowani zawsze, że będzie konflikt zbrojny, że będzie wojna, a nie w dniu wojny ogłaszać, że kupimy 300 czołgów. No, może być trochę too late choćby pod względem wyszkolenia tych żołnierzy, znalezienia tych młodych ludzi, którzy będą tymi czołgami jeździć. No chyba, że wprowadzimy tak jak w Rosji mobilizację i wrzucimy do czołgów kierowców tirów. No przecież jak jeździ tirem, czy albo koparką, to też będzie jeździć czołgiem. To się zapytajcie czołgistów, czy to takie proste jechać maszyną, która waży kilkadziesiąt ton. Mhm. Bardzo często w swojej najnowszej książce podnosisz wątki motoryzacyjne. One są towarzyszącą
rzeczą każdemu żołnierzowi na froncie, takim domem na kołach często, czymś, co pozwala się schronić. No tak, bo dzisiaj już żołnierz to nie jest ten, który się przemieszcza piechotą, tylko ten, który używa środków przerzutu. Pokonuje odległości. Tak jak my, nie, można iść na pielgrzymkę do Częstochowy, a można pojechać tam pociągiem, samolotem czy samochodem, prawda? I tak samo dzisiaj nowoczesny żołnierz no, dużo sprawniejszy, mobilniejszy jest, jeżeli ma możliwość tego przerzutu. I taki humorystyczny wątek. Słyszałem, że jesteś fanem zespołu Łzy, albo przynajmniej swego czasu byłeś. Był też epizod Rammsteina, a w ostatniej części tych zagranicznych wojaży towarzyszył ci Krzysztof Krawczyk. I pewnie Amerykanie się zastanawiali, o co w tym wszystkim chodzi i kim są ci zabawni goście nucący sobie chciałem być marynarzem, gdy za uszami, gdzieś za głowami spadają bomby i dzieje się dużo niebezpiecznych rzeczy, znaczy, ale nie, to jest taka, nie raz była taka, taka właśnie, maska, prawda, tak, żeby przetrwać. Nie raz była taka sytuacja, że niby twardziele i tak dalej, ale ci sobie jakaś kołysanka śmieszna, więc nie dajmy się zwariować. Ale tak, każdy ten wyjazd miał jakieś swoje hymny czy muzykę. Ja pamiętam ten Rammstein z 2003-2004 roku, gdzie otwarta siłownia w Camp Pozzi w Bagdadzie i leciała potężna amerykańska muzyka, a później ktoś przyszedł z nas i wyrzucał, kurczę, a nie wyszkoni zespół Łzy, nie? Też jechała tutaj kiedyś w Maluchu z wiele lat temu. No widzisz, więc pozdrawiam Anię, moja ziomalka, ja jestem z Raciborza, Ania jest z Tworkowa, takiej z malowniczej wioski pod Raciborzem. I tak było między nami. Tutaj ten Afganistan na kołach to też Michał, więc którego tutaj macie na okładce, więc dowódca naszej task grupy wyciągnął laptopa. No, już korzystaliśmy z tych cywilizacyjnych osiągnięć, a więc mieliśmy możliwość, tak jak nie masz GPS-a tutaj, jak ty się poruszasz po tej Warszawie. No, wszystko mam w głowie. A więc mieliśmy program satelity i wiedzieliśmy, w którym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie dojedziemy, no i jak to w laptopie, muzyczka z nami i Krawczyk, Krzysiu, a więc jak patrzę na Hammer, no to w uszach mam Krawczyka. Kiedyś ktoś mi proponował nagranie z panem Krzysztofem Krawczykiem świętej pamięci i żałuję, że wtedy po prostu nie przewartościowałem swoich planów nagraniowych, podziękowałem komuś. Nie zadałbyś mu pytania, czy wie, że robił muzykę, którą się słucha na wojnie. No tak, dopiero dowiedziałem się o tym parę dni temu, więc jest to ciekawa rzecz. Zdradzasz kulisy wojen w swoich książkach, uczysz też tego, w jaki sposób patrzeć na wojenną rzeczywistość. To jest coś, co powinien znać każdy człowiek, te obserwacje, praktyka. No i wrócę do tego pytania sprzed 20 minut. Gdy zapytałem cię o to, w jaki sposób określić zagrożenie na terytorium Polski, jesteś w stanie na bazie tych doświadczeń wojennych z ostatnich miesięcy coś więcej powiedzieć, bo tak jak mówię, no, wojna trwać może jeszcze długo, ale pewne geopolityczne ruchy są niezmienne z racji naszego położenia geograficznego. My mamy tak, że wypieramy z siebie to, że będzie wojna. Jak bardzo? Są takie fajne teraz roczniki czy książki, na przykład tam Polska w sierpniu 1939 roku i masz przedrugi z gazet i tak dalej. I masz tam, co leci w kinie, co jest w teatrze, o czym mówi ulica, że był gdzieś wypadek samochodowy i tam, że Niemcy się zbiorą, Hitler straszy i tak dalej. I nie wierzymy do 1 września, nawet w 1 września nie wierzyło, że to jest Przecież wojna. Hitler był chyba na pogrzebie Piłsudskiego, prawda? Dokładnie tak. Mamy olimpiadę w Sarajewie. Powiedz tym wszystkim ludziom zgromadzonym na olimpiadzie w Sarajewie, że za parę lat będzie totalna wojna. Powiedz w Donbasie na uroczystości otwarcia Mistrzostw Europy, które wspólnie z Ukrainą mieliśmy możliwość organizować w 2012 roku, że za dwa lata to będzie nie piękny stadion, tylko że to będzie miejsce militarne i będą tam trwały walki. Kto ci uwierzy? Kto ci uwierzy? I dzisiaj jedziemy sobie tutaj złotym maluchem przez Aleje Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Rozmawiamy o wojnie, rozmawiamy o moich doświadczeniach wojskowych, rozmawiamy o książkach. Mówimy nawet, jak powinno coś wyglądać, jak być. Dzielę się z moimi doświadczeniami, z chęcią przygotowania się na konflikt zbrojny, ale okej, dzisiaj mam pokój, chodzę do pracy, moje dzieci chodzą do szkoły, ale tu za jakiś czas będzie wojna.
Defetyzm z mojej strony? Nie. Pragmatyzm. Ja bym tak to określił. Tak samo jak wy. Nie chcę, żeby była wojna, tylko że podobne słowa mówiłem w 2014 roku, po tym jak Rosjanie weszli na Ukrainę i zrobiłem 3 jakieś szkolenia, książki, ekstremalny poradnik przetrwania. Nikt nie chciał wydać, bo przecież to się u nas nigdy nie wydarzy. Nigdy się to u nas nie wydarzy i oby się nigdy u nas nie wydarzyło, ale musimy być gotowi, bo lepiej przyjść 2 godziny wcześniej na autobus, niż się 2 minuty na niego spóźnić. Oczywiście, no. To jest podejście, które Cię charakteryzuje. Ja widzę, zdradzę, że umówiliśmy się na wywiad dzisiaj, ale Ty równo tydzień temu o tej porze przyszedłeś na nagranie. Znaczy, myśląc... ja tym żyję. Ja budując swoją markę, swój biznes, mam jedno proste założenie, które wyniosłem z gromu. Ja zawieść nie mogę. Oczywiście. Że wszyscy się dookoła spóźniają, ja się dalej nie będę spóźniał. Ja dalej będę 5 minut wcześniej. No, albo tydzień wcześniej. Tu przesadziłem, byłem tydzień wcześniej na naszym spotkaniu, ale tak jest, że to są, wiesz, rzeczy, które mówię o patriotyzmie, o tym wszystkim, bo można mówić, że będziemy ginąć do ostatniej kropli krwi, oddamy nie wiem, wszystko za kraj, a później nie segregujemy śmieci i patrzymy, czy ktoś widzi, bo nas piesek zrobił kubkę, a więc jak nikt nie widzi, to tego gówna nie podniosę, nie? A więc sprzątam po swoim psie, segreguję śmieci, bo jeżeli chcemy mieć Szwajcarię, to nie zazdrośćmy jej w Szwajcarii, tylko już od dzisiaj róbmy, żebyśmy mieli nie Szwajcarię, ale Polskę na najwyższym poziomie. Brakuje troszeczkę generała Petelickiego w tej rzeczywistości, twojego chyba mentora, człowieka, który przyczynił się znacząco do rozwoju jednostki GROM. No ja dzisiaj na pana generała Petelickiego patrzę trochę inaczej. Patrzę tak, jak on się bardzo musiał męczyć w tej całej matni, która otaczała go w jednym, w drugim ministerstwie, gdzie była jednostka GROM, mając wiedzę i możliwości wprowadzania tego know-how, który dostali od Amerykanów, wiesz. Dlatego z każdym rokiem, z każdym doświadczeniem my i moje środowisko patrzymy na generała Petelickiego, na jeszcze większego wizjonera i twórcę, niż nim był w swoim czasie. Bo jednostka GROM to już nie jest mała jednostka gdzieś tutaj w Warszawie, tylko to jest mnóstwo łebskich gości, którzy przeszli tam szkolenie, zrobili kawał dobrej roboty i teraz na rynku cywilnym robią fantastyczne rzeczy. No, ja mogę mówić o swojej książce, ale kilka dni temu mój kolega, pozdrawiam serdecznie Sławka, wystawia swój obraz w galerii w Warszawie i jego obraz jest pomiędzy Beksińskim i Dalim. Super. Żołnierz, operator Gromu narysował takie dzieło, że ktoś go chce wystawić. Czyli jakiś bardzo surrealistyczny. Bardzo surrealistyczny obraz i nagle patrzysz i mówisz, wow, ale mam kumpla. Czy wielu innych moich kolegów. No teraz mówimy o Afganistan na kołach, a od wczoraj jest sprzedaż przedpremiera książki Lider w stylu Grom. I to jest książka o przełożeniu na biznes naszych doświadczeń, czy naszych szkoleń i filozofii planowania, filozofii operacyjnej działania. I moje środowisko, inaczej środowisko wydawnicze już od paru lat nakręcało mnie, żebym ja taką książkę napisał, bo na rynku amerykańskim tych książek, byłych specjalów o liderach jest wiele, ale ja zawsze uważałem i mówiłem wprost, że mój poziom operacyjny jest z tego poziomu szeregowego operatora, że ja mam tą wiedzę, ale nie jest to wiedza z tej górnej półki. I tu... Zwróćcie uwagę, jaką łatwość wypowiedzi ma nasz dzisiejszy gość. Jest specjalistą w tym, co robi, więc zaglądnijcie w opis filmu, gdzie zlokalizowane będą linki do jego książek. Być może któraś z nich będzie dla Was wystarczająco interesująca, żeby ją nabyć. Ja serdecznie polecam, ale wrócę jeszcze do generała Petelickiego, bo wspominasz o nim z bardzo dużym sentymentem, też taką estymą, szacunkiem. Nie zawsze się tak mówi o samobójcy. My, wiesz, jechaliśmy w stronę Mokotowa, tam się wydarzyła ta sytuacja bardzo feralna. Pewnie masz swoje obserwacje i przypuszczenia dotyczące tej sytuacji. Zmierzam do tego, że ja nie chcę absolutnie go deprecjonować, ale zapytać Cię, czy Ty wierzysz w takie przypadki? Znaczy, wiesz, mamy, albo w tamtym czasie mieliśmy wolną prokuraturę, zostało zrobione śledztwo i nawet w moim środowisku
nie dyskutujemy na ten temat. Cenimy pana generała za to, jakim był człowiekiem, że stworzył Grom i że stworzył nam z wszystkich. On doprowadził do tego, że ja nie musiałem wyjechać do Legii Cudzoziemskiej, tylko mogłem z czystym sumieniem pójść do polskiej jednostki wojskowej i tu się spełniać, tu dawać swoje talenta, które nagle się okazało, że je mam w tym względzie militarnym, a więc tu bym postawił kropkę, mówiąc o panu generale Petelickim i nie rozliczam go, a inaczej, nie rozliczam go, a jestem mu wdzięczny za to, co zrobił. Rozumiem, natomiast ucinając temat już generała, ja cię troszeczkę chciałem podpuścić i zachęcić do tego, żebyś wyraził swoje wolne myśli na temat tej sytuacji, bo w internecie jest to niezwykle chodliwy temat związany ze śmiercią generała. Ludzie się zastanawiają, czy to był jakiś zabieg służb specjalnych, czy raczej faktycznie problemy. Ty rozumiem, że przystajesz na tą oficjalną wersję. Nie lubię polityków, którzy kończą tak zdania, którzy są o coś pytani, ale odpowiem tak mocno politycznie. Cenię bardzo pana generała Petelickiego za to, że powołał jednostkę Grom do życia. Dobrze, w porządku, nie będę już tego tematu drążył. A propos służb specjalnych, ważnych jednostek działających na terenie naszego kraju, czy mądre głowy, które pełnią urzędnicze funkcje, są wystarczająco mądre, żeby zrozumieć, że trzeba czasami się posiłkować zdaniem praktyka? Kontaktują się z tobą różnego rodzaju służby specjalne i osoby władcze, powiedzmy, w jakichś sektorach tego państwa i pytają o zdanie? Czy słyszałeś w historii świata, że ktoś na tacy z innym służbom specjalnym podaje swoich współpracowników, swoich pracowników? Nie, ale w sposób taki, wiesz, bez personaliów konkretnych można coś wspomnieć. No to zalecam prześledzić wydarzenia z 2007 roku i rozwiązanie WSI. Wiesz, to jest coś, z czym się spotkałem, natknąłem, będąc akurat wtedy w Afganistanie. I pamiętam rozmowy wtedy z Amerykanami, którzy mówili, że Polska zrobiła niesamowity ruch, bo Rosjanie w to uwierzyli, nie? A my mówimy, ale to się wydarzyło naprawdę. I nie byli w stanie w to uwierzyć, bo jednostki specjalne są czymś innym niż służby specjalne. My jako jednostki specjalne występujemy w mundurach, mamy rozkazy, wykonujemy działania. Służby specjalne to są panowie, którzy mają bardzo nijakie twarze, wyglądają bardzo jak nikt i oni są najbardziej skuteczni. To nie jest James Bond i wspaniałe aktorki, tylko naprawdę ciężko pracujący ludzie i to z taką wiedzą mocno analityczną, potrafiący się odnaleźć praktycznie wszędzie. I tam było powiedziane bardzo jedno fajne zdanie, że Amerykanie mówili tak, że przecież wyście przez 40 lat pili z Rosjanami i Rosjanie płacili wam za to, że wyciągaliście informacje z Zachodu, no bo przecież nasza emigracja dosyć duża, czy Skandynawia, czy Ameryka, więc myśmy te informacje wyciągali naprawdę. Zresztą dzisiaj te programy o Zacharskim, co tam nasi szpiedzy wykradli, były naprawdę imponujące pod względem takim operacyjnym. I tutaj nie oceniam, czy dobrze, czy źle i tak dalej. Ale mieliśmy fachowców naprawdę wysokiej klasy i pozbywając się tych fachowców, odcięliśmy sobie możliwość wiedzy, co się dzieje w Rosji. Dzisiaj to by cały Zachód nam płacił, żebyśmy wiedzieli, co mówi Putin i co się tam dzieje. A jak popatrzysz na nasze media, to my dzisiaj komentujemy i cytujemy wywiad brytyjski, amerykański, a nic z naszego wywiadu. Przecież to myśmy z nimi pili wódkę, a więc trzeba było dalej z nimi pić wódkę. To nie jest obrażanie się na kogoś w świecie wywiadowczym. Ja też nie mam dużej wiedzy. Ale tak to działa, że nie da się być agentem, który wjeżdża do nowego kraju i patrzy, jaka jest Warszawa i jest tutaj pierwszy dzień. Agentów się wychowuje na pokolenia, na lata. Też słyszałem o takich historiach, o agentach, którzy normalnie budują ścieżkę korporacyjną, dochodzą do menadżerskich stanowisk i po 20 latach wreszcie ktoś ich uruchamia. Dokładnie tak, a myśmy się tego pozbyli jednym cięciem i jeżeli ktoś mówi o agenturze, to ja się zastanawiam, kim jest ten pan, który ten ruch zrobił. Nie?
Więc no tak. Tak patrzę na służby specjalnie, bo można powiedzieć i być zacietrzewiał, super, ale dopieprzyliśmy wszystkim ubekom i tak dalej. Tylko że kurczę, może ci ludzie teraz, żyjąc w wolnej Polsce, ich ambicje, ich talenta można było przeciągnąć na naszą stronę, a nie obrażać się na nich, bo przecież Polska jest tylko jedna. Podobny problem był z wojskowymi w Iraku, że też zrobiło się cięcie i na miejsce doświadczonych dowódców pojawili się młodzi chłopcy i później na barkach tych zwolnionych generałów utworzyły się... To teraz ja ci odpowiem tak, jak ty mi zadałeś przed 20 minut pytań, bo zadałeś mi pytanie, jak... tą polską armię, czy generałowie są w stanie to zrobić, to sam sobie już odpowiadasz teraz na to pytanie. No tak. Trzeba korzystać z doświadczeń tych, którzy je mają, a nie odcinać się od kogoś. No sorry, no nie da się być kardiochirurgiem z dnia na dzień, bo się ma wykształcenie lekarskie. Ja może nie chcę powiedzieć, że tak jak cały czas mówię i jestem trochę malkontentem pod względem generalicji, pułkowników i tak dalej, ale nie znaczy się, że oni wszyscy są źli i że oni nie mają wiedzy. Bo mają wiedzę, mają naprawdę wiedzę i trzeba z tej ich wiedzy korzystać. W porządku. Wrzucając nowe rzeczy, no bo świat idzie do przodu, technologiczną sprawą. Dzisiaj już mało kto chodzi z busolą, mapą, tylko używamy GPS-u. Ale uczmy też tego, że trzeba mieć mapę i busola, korzystajmy z GPS-u. Na koniec chciałbym cię zapytać o wątek związany z tym sektorem biznesowym. Wspominałeś, że ty i twoi koledzy w biznesie się potraficie odnaleźć, bo macie pewien zestaw cech nabyty czy rozwinięty w jednostkach specjalnych. Tak zinterpretowałem to, co do mnie chwilę temu powiedziałeś. Czy jesteś w stanie powiedzieć, o które konkretnie umiejętności chodzi? Co łączy przedsiębiorcę z operatorem Gromu? Sumienność, nieoszukiwanie swoich klientów. To są dwie takie rzeczy, że nagle, jeżeli patrzysz na jakąś markę, która chce klienta do siebie przyciągnąć i raz go oszukasz, raz nie, raz go oszukasz, raz nie i będziesz tak z nim pracować, to w pewnym momencie powie, no pójdę gdzieś indziej, może nie będzie lepiej, ale będzie inaczej. Prawda? A jeżeli jesteś sumienny, dobrze wykonujesz swoją robotę, na każdym jednym poziomie, już nawet nie chodzi o cenę, tylko o to, że kogoś nie zawodzisz, to on wie, że... Podam ci taki przykład z tego roku. Współpracowałem z firmą Hamak, z panem, który organizuje obozy militarne dla młodzieży. Pracowałem u niego, czy przyjeżdżałem na pogadankę z tą młodzieżą w zeszłym roku i w zeszłym roku się z nim umówiłem, że 15 lipca o godzinie 10 będę w tym i w tym miejscu. Nie kontaktowaliśmy się rok i po roku ja za 15:10 wysiadam z samochodu, jestem, on na mnie czeka i mówi: to jest coś niesamowitego, przez rok żeśmy siebie nie widzieli, nie odzywali, umówiliśmy się i jesteś. No właśnie, to jest taka rzecz, którą sobie ludzie powinni wziąć do siebie, bo gdyby świat tak wyglądał, byłoby pięknie. Bo to świadczy o wadze słowa i szacunku do drugiego człowieka. No tak, i tak buduję swoją markę, tak chcę, żeby ona wyglądała. Także rozmawialiśmy tutaj o spóźnianiu się. Inni się spóźniają? Ja nie. Słowo więcej warte od pieniędzy? Tak. Jak ktoś mnie oszuka, no to on się z tym źle czuje. On mnie oszukał. Ja nie oszukuję. Czy jest coś, co chciałbyś naszym widzom przekazać na sam koniec dzisiejszego wywiadu? Jakąś informację, która być może nie wybrzmiała wystarczająco mocno w czasie rozmowy? To jest takie patrzenie na zmieniający się świat i nasze upodobania i na to, żeby nam było lepiej, bo to też zadaję na moich szkoleniach takich biznesowych takie pytanie, kiedy jest na to chwila, żeby zmienić swoje przyzwyczajenia, żeby postawić naszą firmę na nogi, żeby zacząć lepiej pracować. Zawsze, tylko i wyłącznie zależy to od nas. Nie potrzeba czasami ewolucji, chociaż ewolucja bywa lepsza od rewolucji, ale można od dzisiaj sprzątać kupę po swoim psie. Od dzisiaj można segregować śmieci, od dzisiaj można sobie układać swój plan bycia, życia i funkcjonowania w branży, w której jestem, lepiej odcinając to wszystko, co burzyło to. I prosto, bo przecież chcemy iść do piekarza i jeść chleb, który jest upieczony dobrze, z dobrej mąki.
chcemy iść do mechanika i chcemy mieć dobrze wymienione klocki hamulcowe albo łożysko w skole, prawda? Proste rzecz? Proste rzecz. Oczekujemy od wszystkich, z którymi w branży się spotykamy, ich sumienności, ale czy nasza funkcja, którą mam, którą dał mi los, jest dobrze spełniana? Czy raczej jadąc do hotelu czytamy opinię, czy w tym hotelu jest dobrze i niezależnie od ilości gwiazdek interesuje nas opinia innych, bo raczej szukamy tego, że coś jest tam nie tak, żeby się nie zawieść. Oczywiście, więc podsumuję to w ten sposób, żebyśmy podnosili jakość naszego życia i funkcjonowania na swoim takim wewnętrznym gruncie, każdy we własnym zakresie. Myślę, że to jest idealne podsumowanie. Dla dużego w Maluchu będzie dedykacja. Dla dużego w Maluchu, tak. Z wielką przyjemnością. Mieścisz się tutaj, widzę, że te twoje kolanka mają styl taki, którego stylu w naszych nowoczesnych samochodach się nie pamięta. Mógłbym, ręce wykorzystywać do czegoś innego, ale co istotne, i to też lekcja, którą wyciągnąłeś z jednego ze szkoleń wojskowych, dwie ręce na kierownicy muszą być zawsze, z tego względu, że gdy jedna ręka jest, a druga gdzieś sobie tutaj, powiedzmy, dłubie w oku albo cokolwiek innego robi, to każdy manewr na ulicy możemy wykonać dopiero wtedy, gdy ta druga ręka powróci na kierownicę, więc zawsze dwie ręce muszą być na kierownicy. Tego się nauczyłeś w wojsku? Amen. Dokładnie tak. Mieliśmy fantastycznego nauczyciela jazdy w mojej firmie. Pogłoski chodziły, że ten pan był kierowcą Gierka kiedyś, a później był kierowcą generała Pytelickiego. I on jadąc w samochodzie, pamiętam, że to był z zboru, dostaliśmy Peugeoty, chyba 406, po prostu tłukł nas po rękach, jak się puściło kierownicę albo za długo się miało rękę na drążku zmiany biegów. I taka nauka w tamtych czasach była niesamowita, bo próbował Cię wytrącić z równowagi, kazał Ci robić pewne zadania i tłumaczył cały czas, że jak jesteś kierowcą, to Ty jesteś w pracy. To Ty jesteś w pracy, masz odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich, którzy siedzą w samochodzie, ale też za wszystkich, którzy są na drodze. A więc to jest następna taka rzecz, która była wyuczona, że cały czas jak jechaliśmy na przykład z nim, to kazał nam mówić z wyprzedzeniem 50-100 metrów, co jest na poboczu. Żeby obserwować pobocze cały czas i ruch, który się dzieje, a nie być wlepionym w telefon dzisiaj, czy kiedyś tylko w pas, który jest na środku drogi. Zagrożenie czasami nie jest na drodze, tylko jest na poboczu. Jeżdżąc przez wioski, małe miejscowości, jak jest ciemno, wypatrujemy saren, wypatrujemy dzików, czy nagle mamy łosia na masce, nie? Wystarczy patrzeć dużo dalej. Chociaż to nie jest łatwe, no bo często zwierzęta wbiegają wprost i nie mam prawa reakcji. Mówisz o tym, że jesteś, w taki sposób bardzo bezpośrednio szkolony, przez kogoś bity, krzyk i tak dalej, pewnie też towarzyszą emocje. Wy jesteście, mówię o operatorach Gromu, czy też emerytowanych, grupą samców alfa. I zawsze mnie to zastanawiało i chciałbym tym pytaniem skończyć wywiad, choć mógłbym z Tobą jeszcze rozmawiać pewnie wiele godzin, zadając różne ciekawe pytania, ale chyba lepiej będzie, jak po prostu sobie wszystkie Twoje książki przeczytam i Ci czasu nie będę zajmował. Właśnie po to piszę książkę, tak. Żebym nie musiał tak. Przez wiele godzin opowiadać. Tak, ale jak to jest, że jest na przykład kilkunastu gości, którzy mają dużego decyzyjność w sobie, mogliby pełnić menedżerskie funkcje, a są zamknięci w jednej przestrzeni i potrafią ze sobą koegzystować. Afganistan na kołach. Walczyliśmy nie za Afganistan, walczyliśmy za siebie, za Grom. To, o czym mówisz, to jest jedno słowo klucz, to jest przyjaźń. To jest przyjaźń. Jeżeli jesteś w grupie samców alfa, którzy są przyjaciółmi, to oni się nie zagryzą. I ciężki trening, sama selekcja, dostanie się do Gromu. Patrzysz na wszystkich, którzy są wokół Ciebie, jak na trochę nadludzi. Ja pamiętam, że moją selekcję, że to był trzeci dzień selekcji i patrzyłem na swoje nogi, jak ja daję radę, a patrzyłem z wielką dumą na wszystkich tych, którzy przeszli trzeci dzień. Mówię, kuźwa, ale to są goście, kurde blady, gdzie ja jestem naprawdę z rumieńcami, bo wiesz, jaki wysiłek do tego włożyli. I to jest słowo kluczy do takiej jednostki, że do tej jednostki trudno patrzyliśmy na tych wszystkich spadochroniarzy, którzy z czasem zostali wrzuceni do niej przez ministrów, generałów, ale my na zespole bojowym, każdy, kto przeszedł, musiał przez selekcję. I przechodząc selekcję, wiedziałeś, jaki to jest wielki wysiłek, a więc należy się temu drugiemu ogromny szacunek. Więc praktycznie nie mieliśmy z tym problemu, no bo byliśmy przyjaciółmi.
Super. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wywiad się podobał. Jeśli tak i jeśli dotrwaliście do tego momentu, w komentarzach napiszcie Nawal, N-A-V-A-L. Myślę, że to będzie idealny znak dla nas, że słuchaliście nas do samego końca dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Pawle, za spotkanie. Szerokiej drogi. I do zobaczenia. Obyś zawsze dojechał na stację benzynową. I żebyś nigdy nie musiał wyciągać broni i ruszać gdzieś na front. Tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.